Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, wczoraj na streama wpadł kolega sympatyczny, prawdopodobnie autor tej bitwy, czyli kolega Robert, i zapytał mnie, znaczy zadał pytanie, które ja źle zrozumiałem. Ja zrozumiałem, czy widziałem powtórkę na Tortoise, i tu wymienił, jaki damage zrobił. I sobie pomyślałem, rzeczywiście wynik fenomenalny, trzeba będzie dzisiaj pokazać ten wynik, no bo co jakiś czas, jak wiecie, Tortoise ciągle jednym z moich ulubionych pojazdów jest, więc co jakiś czas Tortoise właśnie pojawia się na waszych ekranach telefonów, czy też telewizorów, czy też komputerów, a u mnie na kanale. Pomyślałem sobie, no fenomenalny wynik Tortoise'em, trzeba pokazać, dzisiaj go pokażę. No właśnie, i przed chwilą odpaliłem sobie maila i zdałem sobie sprawę, że ja źle zrozumiałem kolegę po prostu. Bo to nie jest bitwa Tortoise'em. Kurczę. A skoro to nie jest bitwa Tortoise'em i tu jest taki wynik, nie będę tutaj spoilerował, to jest coś niebywałego. To może być... Nie sprawdziłem, ale to może być najlepszy wynik w ogóle w historii na tym pojeździe. I zastanawiam się też, jak kolega zrobi ten wynik, bo ja rozumiem, że tu jest bitwa... O, KW2 był niebezpieczny. Ja rozumiem, że to jest bitwa na topie, słuchajcie, na ósemkach. Ale jakby przeciwnik ma artylerię ta artyleria mogłaby tu coś zrobić. No, ten gościu jest, powiedzmy, na przegranej pozycji, on nic nie zrobi Churchillem, tak? Dlatego dla Churchilla często ta mapka jest bardzo, bardzo zgubna, jeżeli przeciwnik dobrze zaatakuje. Mamy 2600 uszkodzeń. Bizonte tutaj jeszcze nic nie zrobił, to znaczy nawet nie próbował chyba strzelać. Wydaje mi się... O proszę, SU-130. No jest to niezwykłe, że kolega ciągle ma 100% HP. Naprawdę. Ten Tiger P, on w ogóle tu nie zwraca uwagi. I zaraz zginie, no właśnie. Jest jeszcze Protek. Idealna sytuacja dla kolegi, ponieważ ten SU nie ma bicia teraz na niego. Niestety nie udało się. Tak myślałem, że Bizonte objedzie z lewej strony i kolega pewnie też o tym pomyślał, ale Bizonte o tym nie pomyślał, no. Teraz już jest za późno. Chociaż będą pierwsze obrażenia. Kurka, nie ma. Masakra. No, kombinuje nie najgorzej, tylko że jak się w końcu kolega naprawi... E25 go zajechał. Dobra, rozwalenie. 4380 uszkodzeń, jak widzicie. Przeciwnikowi zostało mało pojazdów. Tak się szczerze mówiąc teraz zastanawiam, jakim cudem kolega zrobi tak duże uszkodzenia. Czy nagle wszyscy zginą teraz z jego teamu? Tutaj jak się podjedzie, jest to bardzo upierdliwa pozycja dla gościa, który stoi na górce, tak jak ten SU właśnie 130, bo automatycznie pojazd jest podświetlony, nie? A on boi się wychylić. O, teraz chyba zorientował się, że coś jest nie tak. Kurczę. Trzeba odkurzyć, w końcu muszę się wziąć i odkurzyć tego turtla. No, dawno w sumie nie było odcinka z odkurzonym czołgiem. Trzeba będzie coś odkurzyć. SU-130 ucieka. Patrzcie, że zrobiło się 5,5 tysiąca, ale to i tak jest mało na razie. Tu będzie kolosalny wynik wręcz. SU-130, 100% życia, ale jeszcze... Jeszcze dostał. Wydaje mi się, że gdyby SU-130 jednak zdecydował się tu wyjechać, jak kolega sobie tam strzelał,
to ten Nashorn za dużo by mu nie zrobił. Może by mu z połowę życia zdjął. A kolega w tym żółwiku już by zginął. Bo jednak su 130 jakby przypzdryngolił ze dwa razy, to nie byłoby co zbierać. Ale jednak kolega sam nie został, wszyscy nie zginęli, a nadal tylko on, mam takie wrażenie, robi obrażenia. 6200 jest, a im zostało 4200. Chyba, że blindy jakieś tu jeszcze w grę wchodzą. Dobra, mamy 6 fragów, czyli jest specjalista. Oczywiście nigdy nie sugerujcie się taką bitwą. Tutaj koledze świetnie idzie, ale to nie jest powiedziane, że jak sobie kupicie taki niszczyciel, to nagle nie wiadomo jak on niezniszczalny będzie. Tak nie jest. Niestety tak nie jest. Znaczy niestety. No na szczęście, no bo jakby... Aha, teraz zaczyna być czerwono, zaczynają ginąć. O, to był ważny strzał. To był mega ważny strzał w tego SU-130. Zdecydowanie. No, przypominam wam, że takie wolne molochy jednak przy wprowadzeniu sprężarki zyskały troszeczkę, prawda? Bo ta prędkość cofania się zmieniła. Kiedyś nie było, nawet nie było modułu na obracanie. No, jednak się troszeczkę przez te lata WOT zmienił, ponieważ chcieli zrobić, żeby te wolne molochy radziły sobie w WOT-cie lepiej. Nie do końca to wyszło, ale w przypadku niektórych pojazdów, takich właśnie jak ten żółw czy tortoise, zdecydowanie to się udało i te pojazdy, wiadomo, że czasami zrobi się jakąś beznadziejną bitwę, że nie nadąży się za natarciem, jak jest bardzo szybka, ale generalnie można powiedzieć, że taki tortoise i ten żółwik również, one są po prostu dobre ze względu na DPM, tortoise na przykład. No bo na dziesiątkach nikt chyba nie ma problemów z przebijaniem tortoise'a, ale z jego DPM-em wielu może być. 7,5 tysiąca. Słuchajcie, 7,5 tysiąca. I kapują. Ale wszyscy trzej byli wykryci, więc kolega tutaj jest chroniony i chyba z prawej nikt nie zaskoczy i z lewej nikt nie zaskoczy. O kurczę. Tak myślałem, chciałem powiedzieć, czy ten gość się pokusi? Brawo! No ale kurka, co on zrobi? O nie! O nie! Prawdopodobnie gdyby dołem nadjechał, kolega nie miałby nic do powiedzenia, natomiast no, trochę szczęścia trzeba mieć, ponieważ kolega tutaj się wychylił, to wykrył go po prostu. Słuchajcie, mamy 8400 uszkodzeń. Kolega blinduje, trochę blinduje, zostało 10 pocisków. O! Kurczę. Pięknie. Został Tiger, który... Jeżeli ten się dobrze... O kurczę, stokowa wieża. Słuchajcie, no to Tiger nie ma nic do powiedzenia. Nic, kompletnie. To już kolega może na pewniaka jechać. Tiger, stokowa wieża, czyli może mieć 88 krótką. No nie no, jakby się uparł, ile tam życia ma? Nie no, 1100 życia. Tylko, że nie jest... Jak jest stokowa wieża, to pewnie jest załoga beznadziejna. Jest pewnie silnik może i stokowy, także... Wymaksowany Tiger, no to mający 1100 życia, no to wydupczyłby tego żółwika. Prawdopodobnie. 36 tysięcy WN-a, zobaczcie. 10 fragów w tym momencie już jest. 9133 uszkodzeń. 5 minut do końca, więc można... O kurka, wjechał w kółko. Nie, nie. Proszę, nie.
kurczę, gdziekolwiek jakby stanął, byłoby lepiej bez wjeżdżania w to kółko, no. Po prostu powiedział, ej kolego, tu jestem. O, nie weszło. Cztery pociski. Mógłby się kolega pokusić o medal. Ja bym chyba to zrobił. I ostatnim pociskiem go rozwalił. Są dwa pociski. Ciekawe, czy kolega to widzi. Tak! Dobra, teraz to już na pewniaka. No, tylko żeby boku nie pokazać lepiej. Oj. Oj, dosyć. To było ryzykowne. To było bardzo ryzykowne. Dobra, teraz spokojnie. Tak. 10300 uszkodzeń. Słuchajcie, 45000 WNA. Dobra. Zobaczmy te wyniki końcowe, bo tam jeszcze chyba będzie niespodzianka. Moi drodzy, i to już jest koniec tej fenomenalnej bitwy. Wynik jest po prostu przecudowny. No, MK to wiadomo. Kolega zdobył tak. Fadina, wiadomo. Pasucciego. Medal Pula też. Dużo tych pomniejszych medali. I teraz uwaga. Nie, no tak jest. 10309 uszkodzeń na 8 tierze. 11 fragów. I niesamowity exp z tabelki, czyli 2656. Prawdopodobnie kolegi życiówka i prawdopodobnie nie do powtórzenia taka bitwa. To się zdarza raz na ileś tam 10 tysięcy pewnie bitew. Taka możliwość. Bitwa trwała 11 minut. Fantastyczna, dzięki za powtóreczkę. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.